Dziękuję wszystkim za przybycie. Diana, a czemu jesteś taka zła? Diana, czemu tu jesteśmy? Teraz miał być trening. Od dłuższego czasu mamy problemy z treningami. Kochani, w naszym zespole Mary, Nat, maskotka i Jana mamy zdrajcę. Wiecie, kto to może być? Zdrajcę? Zdrajcę? Nie jestem zdrajcą. Ciekawe, kto wbija nóż w plecy w naszym zespole. Na razie widzimy tylko jedną podejrzaną. Co? Dziewczyny, to na pewno nie ja. Ludzie, uspokójcie się. Może Jana kiedyś była niefajna, ale to nie znaczy, że to ona. Naprawdę mamy tutaj zdrajcę. Musimy jak najszybciej się dowiedzieć, kto to, bo ten zdrajca robi złe rzeczy. Mogę zapytać, co zrobił ten zdrajca? Oczywiście, że możesz. Żaby wiedzą o nas wszystko. Koszykarze wiedzą, co się między nami dzieje. A w kawiarni wszyscy o nas szeptają, bo między nami jest jakiś zdrajca. I z tego, co widzę, to chce zniszczyć naszą buntowniczą przyjaźń. Diana, zaufaj mi, nie jestem zdrajcą. Przysięgam. Jana, nie musisz przysięgać, ale mówimy ci naprawdę dużo. Tak, powiedziałyśmy ci wiele sekretów, a ty wszystko wygadałaś? Czekajcie, czekajcie, a kogo tu nie ma? Kitty! Nie, nie, to nie może być Kitty, ona jest moją przyjaciółką, nie jest do tego zdolna. Wiecie co, mam tego dość, nie chcę, żeby cała szkoła mówiła o moich sekretach. Ja też mam dość, nikomu nie ufam. Diana, a może zdrajcą jesteś ty? Mary, ja zdrajcą? Jak śmiesz tak mówić? Jestem kapitanem i ciężko było mi zdobyć tą buntowniczą przyjaźń. Diana, to co mamy zrobić? Nie wiemy, kto nam wbija nóż w plecy. Jak w zespole nie ma zaufania, to się rozpadnie od środka. Diana? Znajdziemy zdrajcę. Pomogą nam nasi fani i widzowie. Zaufajcie mi, szybko ujawnią zdrajcę. Nie, chłopaki, nie wydaje mi się, żeby był jakiś zdrajca, po prostu śmiech na sali. Może buntowniczki po prostu nie chcą się z nami pogodzić. Ta jasne, wyciekły informacje na ich temat. Chłopaki, patrzcie, co to jest? Wygląda na to, że kolejna tajemnica zdrajcy. Dobra, przeczytajmy. Oby nie chodziło o Kitty, oby nie chodziło o Kitty. Uspokój się, chodzi o Dianę. Sekret numer 2. Diana i Smajlik poszli wieczorem do szkoły i zrobili zdjęcia wszystkich odpowiedzi na testy. Smajlik, naprawdę zrobiłeś to z Dianą? Diana by takiego sekretu nie napisała. Wygląda na to, że w jej drużynie naprawdę jest zdrajca, bo tylko Diana i jej przyjaciele o tym wiedzieli. Chłopaki, pomóżmy im znaleźć tego zdrajcę. Tak, wybaczą nam i będziemy się z nimi spotykać. Tak, gdyby to tylko było takie proste. Jak go znajdziemy? Możemy próbować. Wydaje mi się, że to sama Diana robi. Aha, a dowody masz? Jak to udowodnisz? Trzeba dowody. Dobra, chłopaki, trenujmy. Ale po treningu możemy iść do dziewczyny i zaproponować pomoc. Chłopaki, martwię się, co będzie w trzeciej tajemnicy. Mam nadzieję, że nic o Mary. Jak coś o Mary, to będzie to coś przerażającego. Proszę, Kev, 2 latte i 2 czekolady. Dzięki, pizza, proszę. Dzięki, Kev. Super, jesteś taki hojny, Kev. Uwierzyłabyś? A niby taki fajny zespół tej Diany. Biedna Diana, mają w zespole jakiegoś szczura. Dobra, komu czekolada, a komu latte? Ja latte. Zastanawiam się, jakim cudem Diana i Smiley dostali z testu 100%. No ale jak? Jakby się dostali do tej szkoły? Łatwo, Diana jest właścicielką, ma klucze. Wyobraź sobie, co by to było, gdyby ktoś powiedział nauczycielowi Mike'owi albo dyrektorowi. A może my to zrobimy? Co ty, naprawdę? A co mamy do stracenia, tylko na tym skorzystamy. Dobra, dziewczyny, nie będziemy się już kłócić, bo będzie jeszcze gorzej. Mary, maskotko, a czemu siedzicie oddzielnie? Posłuchajcie, musimy trzymać się razem. Pizza, proszę, zrób mi marchewkę, źle się czuję. Ja wam nie ufam, a może jesteście zdrajcami. Widzieliście? Nawet nie siedzą razem. Zaraz się rozpadną. A oni co, robią to pod publikę? Jana, idź, wyjaśnij im. Posłuchaj, Mary, nie musisz się zachowywać tak, żeby wszyscy wiedzieli, że mamy kryzys w naszym zespole. Diana, gdyby ktoś ujawnił mój sekret, nie podejrzewałabym się sama. Ach, Mary, posłuchaj. Na razie wyciekły tylko moje tajemnice. Kto powinien się tym martwić? Maskotko, czemu usiadłeś z Mary? Może jesteście w zmowie?
Nie, Diana, jestem w zespole. Nie chcę słuchać tajemnic, żebyś nie myślała, że jestem wtyką. Świeża marchew, Mary, co chcesz? Wodę bez gazu, zimną. Dobra. Posłuchajcie mnie, trzymajmy się razem z wszystkimi uczniami, jakby wszystko było w porządku, bo inaczej będzie tylko gorzej. O ile może być gorzej, jak ujawnią mój sekret, opuszczę tą szkołę. Mary, nikt nie chce, żeby ich tajemnice wychodziły na jaw. Diana, co tam? Nic, zrobią to na pokaz. Diana, co zrobimy? Rozumiesz, że już sobie nie ufamy, jakbyśmy nie były już zespołem? Nie sądziłam, że coś takiego spotka nasz zespół. Dziewczyny, uspokójcie się i udawajcie, że nic się nie stało. A zdrajca sam się ujawni. Pizza, milkshake dla buntowniczek. Zdrajca sam się pokaże? Ciekawe, kto jest tym zdrajcą? Rozumiem, 4 milkshake, a jakie, bananowe czy truskawkowe? Buntowniczki piją truskawkowe. To co, dziewczyny, wasza przyjazna drużyna ma teraz zdrajcę? Wiemy o was wszystko, wasze sekrety sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Blondie, fajnie, że wiesz, ale czemu o tym krzyczysz wokół? Wiemy, czemu ze Smilem zdaliście tak dobrze test. Co za różnica, dobrze czy źle? Koniec plotek w tej szkole. Kev, czemu bronisz buntowniczek? Nie bronię, po prostu jestem przeciwko plotkarzom. Ty też nie plotkuj. Kev, ale lubię to, rozumiesz? Przyciszcie się, jesteście jak żaby. Ręce precz od żab. Dima, nie rozumiem, mnie też chcesz zamknąć? Dobra, dziewczyny, czas z tym skończyć. Ach, kochani, naprawdę cieszę się, że wszyscy wiecie, że nasz zespół ma zdrajcę, ale nie wszystkie informacje, które wam powiedziano, są prawdziwe. Diana, ufam ci, wiem, że ty i Smelik nie mogliście wejść do szkoły w nocy. Słuchajcie, chcecie, to wygadujcie te głupoty. Dima, nie rozumiem, znowu bronisz Dianę? Sołata, wiem, że po prostu nie mogła tego zrobić. Dima, nie bądź taki pewien co do Diany. Buntowniczki, co się stało? Cała szkoła o was mówi. Pizza, to ty nie wiesz, nie masz uszu, nic nie słyszysz? Nat, nie krzycz na pizzę. Tutaj nie chodzi o nią. Słyszałam, że wasz zespół ma zdrajcę. Nic więcej. Wiecie co? Ja to mam pecha. Straciłam najlepszą przyjaciółkę. I wiecie, kim ona teraz jest? Buntowniczką. A mój chłopak Ryan? Przykro nam. Czemu mi współczujecie? Wiem, że mnie nienawidzicie. Nie możecie mnie znieść. A co więcej, mój chłopak Ryan... wysłał mi zdjęcia w sukience. Co to ma znaczyć? Layla, a może Ryan dołączył do klubu teatralnego? Tak, my też tam dołączyłyśmy. Jak to? O czym mówicie? Jaki klub? Nic mi nie powiedział. Bo może chciał zrobić ci niespodziankę. Layla, będziemy mieli występ, a on gra tam pielęgniarkę. To dlatego założył sukienkę. Dziewczyny! A ja myślałam, że go tracę. Dziękuję wam. Dobra, Layla, wysłuchałyśmy cię. Możemy iść, chłopaki na nas czekają. Mrowiasto, one tam siedzą 15 minut. Nie wiesz, jak chodzą do toalety, nakładają tusz do rzęs, kolorują brwi, rozmawiają przez telefon, zdjęcia, selfie, wszystko. A potem wychodzą i chłopaki, jeszcze tu jesteście? Chłopaki, jeszcze tu jesteście? Tak, co robiłyście tam tyle czasu? Słuchałyśmy tragedii Layli. Patryk, Layla była przerażona zdjęciem, na którym Ryan jest w sukience. Słucham, Gigi. Będzie grał pielęgniarkę na występie. Dobra, Layla, już masz dobry nastrój. Czas iść i zepsuć życie uczniom. Nie rozumiem. Czemu kręcicie się w pobliżu toalety? Wynocha stąd! Nie no, patrzcie na nią. Kilka minut temu siedziała w toalecie narzekając na życie, a teraz krzyczy na nas. Nie powinnaś wchodzić do toalety, jak ktoś tam jest. Chodźmy, browasty. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy to normalne? Zgadzacie się na to? Cała szkoła dyskutuje o nas, buntowniczkach. Dziewczyny, ja chyba nie pójdę do szkoły przez tydzień albo dwa, dopóki to wszystko nie ustanie. Co, Mary? Nie będziesz chodzić do szkoły? To znaczy, że ty jesteś zdrajcą. Wszyscy będą tutaj podejrzanymi, dopóki nie znajdziemy zdrajcy. Ehem, dziewczyny, mam wiadomość w szafce. Co? A niech to. I co? Gra się zaczęła. Następna tajemnica będzie twoja, Mary. Poczekaj, poczekaj, Diana. To znaczy, że to nie Mary. Jana, nie wiem kto to, ale zdrajca na razie się nie pokaże. On odkrywa kolejne tajemnice. Przepraszam bardzo, ale jak wszyscy poznają mój sekret, to ja sobie z tym nie poradzę. Wrócę za 2 tygodnie. Mary, nigdzie nie pójdziesz. Koszykarze? Ech, jeszcze tego mi trzeba. Dziewczyny, wiemy, że macie problem. I oferujemy naszą pomoc. Diana, myślę, że ty jesteś zdrajczynią.
Dziewczyny, oni są trochę dziwni. Koszykarze, jak możecie nam pomóc? Koszykarze, może powiecie nam, kto rozpowszechnia sekrety buntowniczek? Nie wiemy, ale ktoś dostarczył nam wiadomość. Diana, jak ty i Smile mogliście wejść wieczorem do szkoły i sprawdzić poprawne odpowiedzi od Majka? Max, daj spokój. To tak chcieliście nam pomóc? No nie, nie możemy nawet normalnie porozmawiać. Wszyscy się podejrzewamy. Ja tam podejrzewam Janę. A ja ciebie, Mary. Dziewczyny, uspokójcie się. Mogę iść na siłownię albo napić się czegoś świeżego? Nie! Dziewczyny, ale czemu tak mieszacie w garze? Bardzo łatwo jest znaleźć tego zdrajcę. To osoba, której zdrajcę nie dotyka. Której z was tajemnicy nie wyszły na jaw? Na razie wyciekł sekret Diany. Ja jestem następna, więc nie jestem zdrajcą, Jana. Mary, jeszcze nikt go nie ujawnił. Ech, Smile, twój plan to kompletna porażka. A jak zdrajca zaczął ujawniać swoje sekrety, to co wtedy? Mam nadzieję, że nie podejrzewacie Kitty. Nie ma jej w szkole, ale nie zrobiłaby czegoś takiego. Timur, wszyscy są dobrze, ale do czasu. Chłopaki, spokój. Musimy pomóc dziewczynom. To jedyny sposób na zgodę. Diana, spokojnie. Zostaniemy w szkole i będziemy sprawdzać, sprawdzać i sprawdzać. Tak, znajdziemy tego zdrajcę. Koszykarze, jesteście śmieszni. Nie wiecie, że buntowniczki spędzają noce w domach? Kogo będziecie pilnować w nocy, jedną po drugiej? Dziewczyny, nie ma opcji, żebyśmy zostawili was bez pomocy. Będziemy was odprowadzać do domu każdego dnia. Dzisiaj pojadę i odwiedzę Kitty. A co ma Kitty do tego? Nie ma jej w szkole. Fajnie, koszykarze, odprowadzicie mnie do domu? Boję się wracać sam przez taki ciemny róg. Dzięki, koszykarze, ale nie chcemy waszej pomocy. Może spędzicie z nami noc? Nam wasza pomoc nie jest potrzebna. Dobra, dobra. Tylko nie dzwońcie do nas, jak kolejny sekret wyjdzie na jaw. My zaproponowaliśmy pomoc. Odprowadzicie mnie do domu, ja nie byłem przeciwny pomysłowi. Dasz radę, maskotko. Uff, a może to jakoś ułatwimy i zdrajca się po prostu przyzna. Diana, a co się stanie ze zdrajcą, jak się ujawni? Zdrajca zostanie wyrzucony ze szkoły i z drużyny. Diana, teraz zdrajczyni na pewno się nie przyzna. Nauczycielu Mike, dzień dobry. Chcemy poważnie porozmawiać. Hej dziewczyny, oddałyście swoje zeszyty? Nauczycielu Mike, nie chodzi o zeszyty. Dowiedziałyśmy się, czemu Smiley i Diana tak dobrze napisali test. Jak ci o tym powiemy, to nas w końcu docenisz. Dziewczyny, nie ma takiej potrzeby. Intrygi, plotki, starcia, to nie moja brocha. Nauczycielu Mike, nie chcesz wiedzieć, kto się włamał w nocy do szkoły i ukradł odpowiedzi? Jeżeli nie jesteś zainteresowany, to wychodzimy. Co? Dostali się do szkoły w nocy? Dobra, opowiadajcie dalej. No dobrze, nauczycielu Mike. Żenia, trzymaj drzwi, Blondi, mów dalej. Nauczycielu Mike, Diana i Smiley wykradli twoje testy, dlatego dostali 100%. Tak czułem, że nie da się tego idealnie zdać. Skąd masz taką informację? Nauczycielu Mike, wśród buntowniczek jest zdrajca. I rozpowszechnia wiadomości z największymi sekretami buntowniczek z naszej szkoły. To naprawdę niedobrze, dziewczyny. Musimy znaleźć tego zdrajcę. Nauczycielu Mike, o czym ty mówisz? Oni ukradli poprawne odpowiedzi. I ty im wybaczysz? Poradzę sobie z tym, dziewczyny. Idźcie się przygotować do lekcji i zostawcie zeszyty swoje. Dobrze, nauczycielu Mike. Przykro mi, dziewczyny, ale nie można teraz nikomu ufać. Muszę sprawdzić wasze telefony. Maskotka? Jana? Nic tu nie ma. Nat? Czemu bierzesz mi telefon? Nie ufasz mi? Nat, nie rozumiesz? Nikomu nie można tutaj ufać. Dawaj. Mary? I tak przez tydzień nie przyjdę do szkoły. Zobaczymy, Mary. A jak w czyimś telefonie jest coś podejrzanego, to bardzo dokładnie sprawdzimy tę osobę. Cześć, buntowniczki! Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ktoś ujawnia wasze sekrety i znalazłam jeden z nich w mojej szafce. Jesteście zainteresowane? Co? Oh my god, co ona tutaj robi? O proszę, zdrajca przyszła do zdrajcy. To ona jest zdrajcą. O kim ta tajemnica? Mam nadzieję, że nie o mnie. O niech to, kiedy to wszystko się skończy? Taki sekret był w mojej szafce. Sekret. Cheerleaderka Nat ukradła biżuterię Diany. Diana, gdzie twój wisiorek z niedźwiedziem? Nat, to ty ukradłeś mój wisiorek? Nie, Diana. Źle zrozumiałaś, po prostu założyłam go na imprezę. Ale straciłam go i bałam ci się powiedzieć. Dobrze, że nie mam z wami nic wspólnego, bo macie duży problem. Wasza buntownicza przyjaźń się skończyła. Kochani, jestem w szoku, że to wszystko się dzieje. Wśród nas jest zdrajca i zdecydowanie chce nas pogrążyć. To nie ja. Diana, to naprawdę nie ja. Ja? Nigdy w życiu. Ani ja. Na co by mi to było? Rozumiem, nigdy nie chcę powiedzieć prawdy.
Kochani, potrzebujemy waszej pomocy. Kto jest zdrajcą wśród nas? Napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał. Buntowniczki, czas sprawdzić nasze telefony. No nie, mam tego dość. Posłuchajcie mnie. Naprawdę bardzo się cieszę, że wszyscy wiecie, że mamy szczura w naszym zespole. Tak, tak, tak jest. Ale nie wszystko, co się dowiedzieliście, jest prawdą. Chłopaki, uspokójcie się, musimy pomóc dziewczynom. To jedyna opcja, jak się z nimi pogodzić. Diana, uspokój się, czemu się śmiejecie? Wiecie, to naprawdę bardzo dziwne, bo wśród nas jest zdrajca, który... Nat, ukradłaś mój naszyjnik? Nie, Diana, nie ukradłam, ja chciałam go tylko założyć.